Witajcie w kolejnym odcinku Opowieści Więziennych. Dzisiaj będzie tak trochę smutno, trochę śmieszno, trochę wesoło. Jak fajnie wspomniał kolega na grupie na Facebooku, każdy ma po świętach mindfucka i ja również. W związku z tym dzisiejszy odcinek będzie taki właśnie dość frywolny. Z obowiązku na wstępie przypomnę o możliwości wspierania tego kanału. Niedawno uruchomiłem Patronite. Myślę, że może to nie być najgorszy pomysł. Testowo chciałbym sprawdzić, czy to w ogóle działa, bo jak zapewne się domyślacie, każda pozytywna reakcja z waszej strony, w tym komentarz, łapka w górę czy subskrypcja, jest oczywiście bardzo zachęcająca mnie do nagrywania odcinków, które z uporem maniaka staram się nagrywać tak często, jak to możliwe. W jednym z poprzednich odcinków obiecałem, że opowiem trochę o tym, jak dostawaliśmy tam głupawki i o różnych takich głupich wybrykach, które miały miejsce. No więc zacznę chyba z grubej rury, bo jak to mawiał Alfred Hitchcock, dobry horror musi zacząć się od trzęsienia ziemi, a potem jest już tylko gorzej. Czy jakoś tak. Ja zacznę od Zielonej Nocy. Może to głupie, to na pewno jest głupie, bo kto by pomyślał, że w zakładzie karnym jest coś takiego jak Zielona Noc. Nie wiem, może to był tylko wymysł chłopaków, z którymi ja byłem zamknięty w tej samej celi. Jeżeli ktoś z was coś więcej wie na ten temat, to będę zobowiązany oczywiście za komentarze. Generalnie polegało to na tym, że jak ktoś miał wyjść następnego dnia, przeważnie to nie było tak, że po prostu wyrok mu się kończył i cześć, do widzenia wychodzę, tylko miał tak zwaną wokandę, czyli rozprawę przed sądem penitencjarnym, który to sąd decydował o możliwości wcześniejszego przedterminowego wyjścia, ale z reguły chodziło to tutaj o przedterminowe wyjście z zakładu karnego i odbywanie dalszej części kary w systemie dozoru elektronicznego. Ja już kiedyś mówiłem o tym, jest nawet odcinek o dozorze elektronicznym. Cała historia polega na tym, że ta wokanda odbywa się, kiedyś wożono do sądu na rozprawę, ale od czasów pandemii działa to w taki sposób, że osadzeni są doprowadzani do sali konferencyjnej, gdzie jest wielki telewizor zamontowany pod sufitem, kamerka z laptopa ustawiona na obserwację osadzonego, który przed majestatem sądu ubrany w strój kadzienny stoi, no i sąd podejmuje decyzję i informuje człowieka o tym, czy zostaje mu udzielona taka zgoda, czy też nie. Oczywiście nie muszę dodawać, że jeżeli taka zgoda zostaje udzielona, no to jest radość wielka i tego samego dnia człowiek zakład karny opuszcza. No i czasami bywa tak, że co do niektórych byliśmy pewni, że wyjdą, bo to rzecz po prostu oczywista i trywialna. Jeżeli chłopak na przykład wjechał za alimenty niespłacane, nawet nie wiedział o tym, że zostały mu zasądzone, bo biedny nawet nie wiedział o tym, że ma córkę, ale to już jest historia, o której powiem wam za chwilkę. Natomiast no, w takich sytuacjach to z reguły sąd pozwala na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, choćby z takiego oczywistego i bardzo logicznego powodu, że no, jeżeli ktoś ma jakieś tam długi czy właśnie alimenty nieopłacone, to jak wyjdzie z zakładu karnego, to będzie po prostu w stanie pracować zarobkowo i te zobowiązania na bieżąco regulować. No i był z nami taki koleżka, Maniek. Maniuś, jeżeli tego słuchasz, to proszę cię, daj znać w komentarzu, bo naprawdę bardzo miło cię wspominam, choć nie sądzę, żeby Maniuś tego słuchał. Nie obraź się, jeżeli tego słuchasz. Więc Maniuś to był ewenement na skalę w ogóle światową. To był no, niesamowity człowiek ze względu na swoje nieogarnięcie pod każdym możliwym względem. On był dokładnie w moim wieku, ten sam rocznik. Już taki dość wiekowy, bo pierwsza połowa lat 80. bez wchodzenia w zbędne szczegóły. No ale Maniek miał, mam wrażenie, umysł na poziomie 16-latka cały czas. On był taki odklejony po prostu od rzeczywistości kompletnie. Nie można było o nim powiedzieć, że jakiś głupi, czy jakiś, nie wiem, niedorozwinięty, czy cokolwiek, ale on taki był kompletnie nieżyciowy. Nie potrafił prostego pisma napisać i pewnie nawet nie dlatego, że nie był w stanie jakoś liter poskładać, czy jakaś mądra myśl nie przychodziła mu do głowy, ale on samym faktem napisania pisma potrafił się tak strasznie stresować i tak bardzo się tym zapeszyć, że no, on się blokował i koniec. On napisał na górze imię, nazwisko, po drugiej stronie kartki, datę i koniec. I on jest zablokowany i on nie potrafi nic.
No i pomagaliśmy parę razy Mańkowi pisać jakiś tam właśnie wniosek o udzielenie zgody na dozór elektroniczny. To już legendą obrosło i mówiłem w którymś z odcinków, że Maniek wysłał to pismo, po czym zostało mu zwrócone ze względu na to, że ekipa techniczna nie mogła się niestety dostać pod adres, który wskazał, bo on pomylił adres. Zamiast napisać tam nazwę ulicy i 32 przez 24, to on napisał nazwę ulicy i 24 przez 32. No i jacyś tam ludzie z dozoru elektronicznego pojechali na miejsce i się okazało, że w ogóle tam nikt nie wie o mieszkaniu takiego człowieka, więc napisali, że adres jest niepoprawny, proszą o korektę. No i pismo trzeba było powtórzyć, co, jak zapewne się domyślacie, całą procedurę o kolejny miesiąc biednemu Maniusiowi przeciągnęło. No i on taki był. To właśnie, jeżeli śledzicie odcinki, to znacie historię, jak to brat przysłał koledze rolkę papieru toaletowego w ramach paczki higienicznej, więc no, człowiek chodzący mem, krótko mówiąc. Ja o tym opowiadam i nie mogę się nie śmiać, jak sobie przypominam tą historię. No i w końcu Mańkowi udało się złożyć odpowiednie pismo, zostało przyjęte, została wyznaczona po jakimś czasie tak zwana wokanda. No i myśmy wiedzieli, że on wyjdzie, bo on nie miał żadnych innych problemów, tylko właśnie te alimenty, o których widny nie wiedział. No tak mówił, że nie wiedział, mniejsza o to, to jakby nie idźmy w tym kierunku. I stwierdziliśmy, że no nie ma szans, musimy Maniusiowi zrobić zieloną noc, bo przecież jakby mogło być inaczej. Z tego, co jeden z kolegów, który tam już parę lat siedział, a wcześniej też odbywał karę na zamku, opowiadał, to takie praktyki miały miejsce wcześniej, więc pewnie nie byliśmy jakoś szczególnie kreatywni. Natomiast myśmy sobie oczywiście plan wymyślili jakiś zacny i wiedzieliśmy dokładnie, co zrobić. Maniek raz na jakiś czas wychodził, żeby pójść po prostu sobie porozmawiać z kimś przez telefon. On też nie był w stanie ogarnąć tego aparatu telefonicznego. No, na początku z trudem mu to przychodziło, że tam trzeba wpisać gwiazdkę, jakieś tam chyba 123 czy jakoś tak, gwiazdkę, numer telefonu, hasz, coś tam, a jeszcze po drodze kod z tej karty trzeba było wpisać, więc to było w jakimś sensie uciążliwe, ale dla nikogo, kto choć raz, jeden, jedyny kiedykolwiek doładowywał telefon w systemie prepaid, czyli wiecie, macie ten paragon z kasy fiskalnej, jest tam gwiazdka 102 czy tam 121, gwiazdka, kod z karty, hasz, cokolwiek i to leci. No Maniek miał z tym wielki problem, czasami potrzebował pomocy w obsłudze telefonu, ale mniejsza o to. On czasami też wychodził na korytarz po prostu, żeby sobie pospacerować. No i wykorzystaliśmy taką chwilę, jak Mańka nie było, to postawiliśmy jednego na czatach, żeby sprawdzał, czy Maniek się nie zbliża i ustaliliśmy chytry plan, mianowicie co tam wymyślimy w trakcie tej zielonej nocy. A Maniek był znany z tego, że on dosyć szybko szedł spać. Tam, no, oczywiście telewizor w tej naszej celi grał aż do odcięcia prądu, czyli do 24, bo co by nie było, to zawsze coś tam było. No, przeważnie oglądaliśmy jakiś film w okolicach godziny 20, no jak się ten film kończył, to jeszcze jakieś tam głupie głupoty. No po prostu zwyczajnie pewnie nikomu się nawet nie chciało wstawać do tego telewizora. Tak czy inaczej, Maniek gdzieś w okolicach godziny 21:30, 24:00 to już po prostu zawijał się w koc i odwracał się do ściany i spał, często sygnalizując to chrapaniem. No i wiedzieliśmy, że to w końcu zaśnie. I plan był taki, że zrobimy mu taką klasyczną zieloną noc, jak to ma miejsce na koloniach czy obozach harcerskich czy innych takich wyjazdach wakacyjnych młodzieży. No więc zrobiliśmy tak, jak już Maniuś zasnął. Znaczy, pomysłów było więcej, o pomysłach najpierw powiem, bo któryś powiedział, że można gościa przywiązać do pryczy nitką. No bo to jest na tyle cieniutkie, jak wiecie, nitka, że on się nie połapie, jak będzie tak delikatnie, powolutku w nocy obwiązywany. Natomiast on spał na dolnym koju, więc to no nie było takie super proste, ale do zrobienia. Natomiast gdyby tak całą nitkę rozwiązać i tak go, powiedzmy, zawiązać, nie wiem, 100 takich pętli zrobić, no to pewnie zerwałby w końcu te nitki, ale na pewno miałby jakiś problem z poruszaniem, zwłaszcza, że nie spodziewałby się takiej sytuacji. No ale stwierdziliśmy, że to może być ryzykowne, bo może się biedny obudzi i cała zabawa na nic. Plan był też taki, żeby mu buty związać. On miał jedną tylko parę butów, jedną jedyną i to taką kadzienną, czyli takie buty, które dostał na wjazd do zakładu karnego. Nie wiem, chyba poprzednie mu zostały zabrane czy wyrzucone.
Może sanepid musiał je zaplombować, pojęcia nie mam, ale jak znam Maniusia, to jest to bardzo prawdopodobne. Albo je odesłali do jakiegoś tam sprawdzenia, czy nie należy przykleić na ich takiej naklejki typu Biohazard. Nieważne. No w każdym razie miał jedną parę butów. Kadzienne buty są takie, nie wiem jakby wam to powiedzieć, no bardzo tanie, takie z takiej bardzo lichej podróby, podrabianej imitacji sztucznej skóry, o może tak. No i plan był taki, że takie półbudki, no, że mu te buty ze sobą zwiążemy, żeby no jakiś tam na początku miał problem z tymi butami, bo on też bardzo wcześnie wstawał. No i drugi pomysł był taki, że przywiążemy mu te buty do pryczy, ale takim chamskim węzłem, nie do rozwiązania, że będzie musiał po prostu jakoś te sznurówki ciąć. No ale stwierdziliśmy, że może to być trochę za bardzo hardkorowe, no bo jednak zależało nam mimo wszystko na tym, żeby on zdążył na tą swoją wokandę, może trochę wkurzony, może trochę uśmiechnięty, może trochę lekko półśmieszny, no ale żeby tam dotarł. Więc ostatecznie uznaliśmy, że najlepszym pomysłem z wielu będzie wlanie mu do butów pasty do zębów. No i mieliśmy tej kadziennej pasty do zębów, tam całą masę, kilka tubek. No więc tak, takie są małe tubki, powiedzmy, zawartość jest jak połowa takiej klasycznej pasty do zębów, może nawet mniej. No i do każdego buta mu wlaliśmy, jak już oczywiście spał, wlaliśmy po dwie takie tubki. Oczywiście but był przechylony, więc cała ta pasta zgromadziła się tam w okolicach tego czuba buta, więc na pierwszy rzut oka tego nie widział. No i tak z różnych pomysłów wybraliśmy jeszcze jeden taki srogi, bo wiedzieliśmy, że no będzie to dosyć dotkliwe, ale jednak mimo wszystko się chłopina ogarnie. On wcześniej wstawał, zawsze, on w zasadzie zawsze pierwszy się budził. No i z reguły to było śmieszne, bo on się budził i siadał na tej pryczy i tak godzinę siedział. No ale zanim sobie usiadł i siedział, to bardzo często szedł do toalety, na takie poranne siku po całej nocy. No a tak czy inaczej wiedzieliśmy, że on będzie na pewno rano chciał się jakoś tam ogarnąć szybko, w miarę jakoś tam umyć, obmyć, ochlapać, no bo na godzinę chyba 9:30 miał tą wokandę. No więc no wiedzieliśmy, że raczej będzie jako pierwszy w kącie i nie będzie to dla nikogo zaskakujące, że on będzie chciał być pierwszy. A prawdopodobnie wybierze się tam, jak wszyscy jeszcze będą spali albo leżeli. No więc wzięliśmy kubana, czyli ten klasyczny, kadzienny, plastikowy, zielony kubek do picia. Wypełniliśmy go wodą i ustawiliśmy nad drzwiami do kąta. To znaczy w taki sposób, że drzwi były lekko otwarte, no tak na te 5 czy tam kilka, no powiedzmy 5 cm. Kubek stał na górze, na drzwiach i krawędzią był oparty o ścianę. Oczywiście wypełniony co najmniej w 2/3 wodą. Cały plan polegał na tym, że jak tylko Maniuś otworzy drzwi, no z reguły spodziewaliśmy się, że on będzie tam po ciemku wchodził, jeszcze bladym świtem. No, a nawet gdyby nie wchodził, gdyby było jasno, no to może zwróciłby na to uwagę, może by nie zwrócił. No plan miał być taki, że oczywiście kubek z wodą miał na niego spaść. No i jak zaplanowaliśmy, tak zrobiliśmy. Oglądaliśmy jakiś film, w ogóle nieciekawy. Zresztą myśmy na ten film nie zwracali większej uwagi, bo już wiedzieliśmy, co się będzie szykowało. Maniuś poszedł spać, my już tak tylko patrzyliśmy po sobie. No jeszcze poczekaliśmy. Jeszcze sobie tak zaczęliśmy rozmawiać, że to niby o czymś, a tak naprawdę o niczym, żeby był jakiś taki gwar, a nie zupełna cisza i tylko hałas telewizora, żeby gościa troszeczkę tak no, przyzwyczaić. On spał, ale wiecie, przez sen też słychać mowę, więc on sobie po prostu spał, a był przyzwyczajony do jakiegoś delikatnego hałasu wokół niego. No i jak postanowiliśmy, tak zrobiliśmy, czyli te dwa pranki pod tytułem pasta do zębów w butach i ten kubek z wodą nad drzwiami. No i oczywiście zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić, poszliśmy spać. Rano oczywiście poranny apel, no na apel poranny nikt butów nie ubiera, więc też wiedzieliśmy, że Maniek tych butów nie ubierze, ale po apelu już nikt nie spał. Po prostu wszyscy się położyli, tam udawali, że śpią, przynajmniej ja udawałem, że śpię. No i obserwuję z ukrycia, co tam Maniuś działa. No a jeszcze muszę dodać, że to był taki bardzo spokojny, no mega flegmatyczny wręcz gość. Jego praktycznie nic nie było w stanie zdenerwować. No i patrzę, w pewnym momencie Maniek wstaje, to znaczy nogi spuszcza na dół łóżka. No wstał, za chwilę idzie do łazienki i łup,
słychać taki, no taki huk kubka o łeb, po prostu uderzenie, woda się rozchlupała. No ten tylko powiedział, no ładnie, wszedł do łazienki. No my tam po prostu już mało nie umarliśmy ze śmiechu, po prostu wszyscy, no ryczeliśmy jak naprawdę, no jak wiecie po czym, do palenia, no po prostu było niemożliwie. No i Maniek tam się ogarnął w tej łazience, wyszedł, tak popatrzył na nas uśmiechnięty, myślał, że to już koniec i no ale mi narobiliście, o Boże, no okej. No tam zaczął się, a jeszcze, ja zapomniałem jeszcze o jeszcze jednym numerze, który mu zrobiliśmy, ale to jeszcze za chwilkę będzie. No i no Maniek już tam wyszedł taki lekko półubrany, ubrał spodnie, on w zasadzie cały czas chodził w tych kadziennych spodniach, no ale mniejsza o to. No więc ubrał te spodnie, ubrał skarpetki, jakąś tam koszulkę, jakiś t-shirt w sensie. No i tak chodził jeszcze w klapkach cały czas tam po tej celi, już się nie mógł doczekać, już taki podenerwowany, no już za chwilę, już za moment, patrzy na zegarek nerwowo, która to godzina, ile jeszcze ma czasu, no wiecie jak to jest, jak się bardzo czeka na jakieś takie wydarzenie, to każda minuta się ciągnie w nieskończoność. No i Maniek tak chodzi, oczywiście nawet na śniadanie nie patrzy, chodzi po tej celi, chodzi, no już dobra, już się szykuje do wyjścia. Ubiera buty, wkłada jednego buta, a tam oczywiście ta pasta do zębów rozlała mu się po tej skarpecie. No to już patrzy na nas i mówi, no to ładnie i dalej. No co zrobi? No już nic nie zrobi. No ta pasta jest po prostu wilgotna, jakaś tam lepka, no ale no da się z tym żyć. Wkłada nogę do drugiego buta, a tam to samo. No już widać, że się lekko gotuje, no ale no nie ma żadnego wyjścia, nie ma na to żadnej rady. No te buty na tyle były całe szczęście szczelne, że ta pasta nie wylewała się na zewnątrz, tylko miał jakiś tam na swój sposób dyskomfort wewnątrz. No chociaż pasta miętowa, więc nie było jakiegoś wielkiego dramatu. No i już Maniuś już ma wychodzić, a myśmy zrobili jeszcze taki numer, że zdjęliśmy tą jego bluzę kadzienną. To jest, wiecie, taki komplet, ja już o tym mówiłem, są spodnie i bluza, i ta bluza jest zapinana na guziki, a Maniuś był taki, no niskorosły, no ale to nie w tym znaczeniu, że miał jakieś takie schorzenie, wiecie, karłowatość, no był po prostu drobnej postury, niewielkim człowiekiem, no i ta jego bluza była ewidentnie najmniejsza ze wszystkich, no bo teoretycznie mógł chwycić każdą jedną, no ale te pozostałe były XL-ki, a ta jego była S-ka, no taka różnica, powiedzmy, między nimi, nie wiem, czy one mają taką numerację, ale chciałem powiedzieć, żebyście zrozumieli, jaka jest różnica w wielkości. No i ta jego była taka charakterystyczna, bo najmniejsza, i po prostu pozapinaliśmy mu guziki, tak? Od kołnierzyka aż w dół wszystkie. Więc no, normalnie, jak wiecie, no tak jak kurtka na haku, czy płaszcz, czy cokolwiek innego, jest rozpięte, czyli zakładasz i dopiero sobie to zapinasz. No to jak on ściągnął z haka, to już się w zasadzie prawie spieszy, chce już być gotowy. No ściąga to i na dzień dobry musiał sobie wszystkie te guziki poodpinać. No to już był taki, już był ciepły. Jeszcze chwilę i pewnie nawet flegmatyczny Maniek by eksplodował. No bo był podkręcony całą tą sytuacją, którego za chwilę czeka, a to tyle niespodziewanych historii. No ale w każdym razie jakoś to ogarnął, poszedł. No oczywiście wrócił po godzinie czy po półtorej, bo ta wokanda nie była oczywiście tylko dla niego, tylko również dla wielu innych tego dnia odprawianych z kwitkiem albo z uśmiechem na ustach. No i wrócił oczywiście uradowany, szczęśliwy, no śmiał się z tych naszych głupich żartów, nie miał z tego oczywiście, nie miał żadnego żalu. Natomiast on wyszedł, ja wiem, chyba ze 2 miesiące przede mną, no nie pamiętam, ale na pewno jakiś tam dłuższy czas. Nie 2 dni na pewno. No i jak ja miałem swoją wokandę następnego dnia, to od razu im wszystkim powiedziałem, że słuchajcie, ja mam po pierwsze bardzo czujny sen, a po drugie ja nie będę tak spokojny jak Maniek, tylko mi po prostu szlak trafi konkretnie. Ja was nie pozabijam, ale naprawdę będę dar mordę jak zły. A poza tym zagroziłem im taką sankcją, że zabiorę ze sobą wszystkie fanty, na których zostawienie liczyli. Także mnie się nic złego nie stało. A to w ogóle to nie jest nic złego, to jest po prostu śmieszne i mam wrażenie, że takie żarty czasami są potrzebne nawet w tak głupim i okrutnym, przygnębiającym miejscu, jakim jest zakład karny. Kolejna śmiesznostka to robiliśmy sobie z jednym z moich kolegów spod celi, tak powinienem go nazywać, robiliśmy sobie żarty z jednego z Ukraińców. Jakoś nie przepadaliśmy za nim, ale nie dlatego, broń Boże, że był Ukraińcem, bo to są w porządku bardzo często bardzo pracowici ludzie, natomiast ten jakiś był
no wyjątkowo taki antypatyczny, nie bardzo się go chciało, nie bardzo się go dało lubić. Młody gość w sumie trafił za kraty, za dealowanie narkotykami, więc trochę tym bardziej go nie darzyliśmy przesadnie dużym szacunkiem. Ale to nie chodzi o to, za jaki on paragraf trafił. On po prostu nie dał się lubić. No taki był antypatyczny i tyle. I skończę na ten temat, bo jak zacznę opowiadać, jaki on był i jeszcze nie daj Bóg zacznę przypisywać takie cechy narodowi ukraińskiemu, to zacznę być posądzany o jakąś ksenofobię, a nie w tym rzecz. No krótko mówiąc, myśmy z niego sobie robili żarty, bo no to wtedy był może już nie sam początek, ale no, wojna na Ukrainie była takim tematem, który nie schodził z jedynek w różnych serwisach informacyjnych. Teraz ta wojna jest tak samo pełnoskalowa, jak była wtedy, ale teraz o niej się już tak nie mówi, no bo już się po prostu znudziła. Tak wygląda niestety rzeczywistość medialna, że coś jest newsem, a potem tym newsem być przestaje. Tam ludzie giną codziennie tak samo, jak ginęli wtedy, ale nieważne. No i on trafił tam pod za kraty, a ten kolega, z którym ja byłem, przez jakiś czas był w wojsku. No już w tym wojsku od już wielu lat oczywiście nie był, ale nawet miał taki plan, żeby robić karierę wojskowego, zawodowego, no z różnych powodów nie zrobił. No i jak tylko byliśmy we dwóch i widzieliśmy tego właśnie Ukraińca, to podchodziliśmy do niego i mówiliśmy mu, no a jak tam, już dostałeś to pismo w końcu o tym poborze, czy nie? No, on nie wiedział, czy my robimy sobie żarty, czy mówimy do niego poważnie, ale no, taką minę miał za każdym razem poważną. A trochę trudno było się spytać mu o to, czy faktycznie może dostać kartę mobilizacyjną, czy nie, bo jakoś, nie wiem, on się bał. Zresztą on tak nie mówił bardzo dobrze też po polsku, więc do wychowawcy z tym tematem nigdy nie poszedł, a my często właśnie go zagadywaliśmy. No kurde, stary, no po co mamy ciebie tutaj trzymać w naszym polskim więzieniu? Dostaniesz po prostu kartę, dostaniesz kamaszę, kałacha i ogień na pierwszą linię frontu. Będziesz odpierał ataki rosyjskich ogrów, czy orków, czy jak ich tam nazywacie. No bo tak się dzieje. Teraz tam brakuje rąk do walki, więc trzeba byłoby ciebie wcielić po prostu do armii. No on się, no tak posturę miał taką, żeby się do armii kompletnie nie nadawał. No trochę było to zabawne, no ale potem go tam pocieszaliśmy i mówiliśmy, dobra, spoko chłopie, chodź, pogramy sobie w ping-ponga. Może to twój ostatni ping-pong za życia. No i po prostu mieliśmy z niego taką bekę bez przerwy. Jak się zapewne domyślacie, albo znacie takie historie z własnego życia, to w takiej większej grupie ludzi sobie obcych częstym powodem do jakiegoś śmiechu czy żartów są wszelkie słabości innych osób. No i w tym przypadku też tak było, bo był taki chłopak, który no taki był wystraszony. On akurat z nami był przez jakiś czas, potem przeniósł się, niespecjalnie przeniósł się na inny oddział, nie dlatego, że chciał od nas uciekać, broń Boże, tak tego nie rozumcie. Chodziło o to, że on po prostu dostał się do pracy zewnętrznej, no i tacy ludzie byli osadzeni w zupełnie innym pawilonie, w tym samym zakładzie karnym. No i póki z nami był, to on był taki właśnie bojący się. No a myśmy przez jakiś czas byli w takiej sytuacji, że nie mieliśmy czajnika, no bo prawowity właściciel czajnika został przeniesiony też na jakiś tam inny oddział i on ten czajnik zabrał ze sobą, no i zostaliśmy bez niego. No i w ciągu dnia, tak z rana, to nie był jakiś wielki problem, żeby sobie pójść tam do innych chłopaków, zaparzyć kawę, chociaż też krzywo na to patrzyli, no bo czajnik się zużywa przecież, wiadomo. Oczywiście za prąd nikt nie płaci, no ale no, czajnik też ma jakąś swoją żywotność, prawda, kamieniem obrasta i tak dalej, w końcu przestanie żyć. No przynajmniej takie były mity i legendy na temat czajnika. No ale wieczorem, czasami po tym wieczornym, popołudniowym apelu też ma się ochotę na jakąś herbatkę, czy zalać sobie zupkę chińską, czy zalać sobie kisielek, czy inne coś ciepłego sobie zrobić. No i tego czajnika nie było, nad czym ubolewaliśmy. No i ten właśnie bojący się wpadł na pomysł, że no to zrobimy buzałę. O buzale już wam kiedyś opowiadałem, tak tylko gwoli przypomnienia. Dwie dowolnie wyrwane z czegokolwiek blaszki. Myśmy robili buzałę najczęściej z obcinaczki do paznokci, albo połamanej w odpowiedni sposób, albo tam jedną część się po prostu wyciągało. Podłączone to do prądu z jakimś izolatorem pomiędzy,
doskonale gotuje wodę, znacznie szybciej niż nawet najszybszy czajnik elektryczny, no ale jest to oczywiście sprzęt nielegalny. No, bojący się zaoferował, że on taką buzałę doskonale zrobi, bo akurat no, potrafi i tak dalej. No dobra, to rób. Zrobił i faktycznie była doskonała, no ale jako prawowity właściciel buzały trzymał ją u siebie pod materacem na swojej pryczy. Zajmował dolną pryczę i ogólnie wszystko było w porządku. No i tam właśnie pod materacem tą buzałę trzymał, no bo jak mówiłem, jest to nielegalne. No i po jakimś czasie już o niej chyba zapomniał. Już mieliśmy czajnik, już nawet nie pamiętam skąd on się u nas znalazł ten czajnik, ale jakoś do nas, aha, no dobra, nieważne, nie będę opowiadał o tym, jak można było kupić czajnik w kryminale, ale to nie o to chodzi. Bo już ten czajnik mieliśmy, minęło jakieś parę dni, no i komuś się przypomniała ta buzała, komuś, no taki był śmieszek, heheszek, właśnie ten wojskowy, tak bym powiedział. No i kiedyś razem byliśmy na świetlicy, graliśmy w ping-ponga i on rzucił takie hasło, że chodź, zrobimy sobie jaja. Już nie powiem, jak mają tam ten bojący się na imię, ale zrobimy sobie żarty. Powiemy, że idzie krótki, czyli taki oddziałowy, który był chyba jakimś tam szefem ochrony, czy no jakimś tam pełnił taką ważną funkcję, nie był takim zwykłym oddziałowym, tylko był jakby szczebel wyżej w tej całej hierarchii. On właśnie znany był ze swojego wrednego usposobienia i nieprzyjemnego charakteru i bardzo lubił właśnie wchodzić na oddział, zakładać takie czarne, lateksowe rękawiczki i robić właśnie kipisze, a jak u kogoś znalazł jakiś taki przedmiot nielegalny, no to mógł być bardzo nieprzyjemny, mógł zrobić jakąś przerzutkę, no albo jakieś inne kwity wysypywał jak z rękawa. No i my graliśmy po prostu na świetlicy w ping-ponga, umówiliśmy się, że powiemy, że właśnie krótki się zbliża. Wchodzimy do celi, no i tam ten śmieszek, heheszek wojskowy mówi tak, słuchaj ty, krótki idzie, o kurde, już leci z czarnymi rękawiczkami, rób coś z tym. No ten bidny się wystraszył, zaczął przegrzebywać, znalazł tą swoją buzałę i cały wystraszony, no co teraz z tym zrobić? I wiecie jak to jest, są tacy ludzie, którzy mają taką budowę organizmu, że na skutek stresu robią się bardzo czerwoni momentalnie. To jest oczywiście całkowicie nie do panowania przez nich, ale no, są tacy ludzie z reguły o bladej karnacji, po których to widać momentalnie. No i on właśnie się do takich zaliczał. On się stał czerwony jak burak po prostu w sekundę z tego stresu i nie wiedział co z tym robić, zaczął się nerwowo kręcić. Gdzie tu, co tu? No bo z jednej strony wyrzucić szkoda, z drugiej strony gdzieś to schować, ale gdzie, ale co? No i ten śmieszek wychylił się przez drzwi do celi. Oczywiście udawał, że obserwuje. I mówi, słuchaj, on już jest, no już idzie, już tu jest, weź coś z tym rób. No i ten bidny nie wiedział co zrobić, włożył tą buzałę po prostu sobie w spodnie, w gacie. I tak stoi i czeka. No jak myśmy to zobaczyli, to w tym momencie już, no to był maks. No nie byliśmy w stanie już dalej utrzymywać tego żartu w tajemnicy. Parsknęliśmy śmiechem, zaczęliśmy płakać po prostu we dwóch ze śmiechu, no bo no, nie dało się wytrzymać. Oczywiście, że on mógł to spokojnie wyrzucić przez okno i wylądowałoby to gdzieś w trawie niekoszonej od 2 miesięcy i nawet nikt by na to nie zwrócił uwagi. Albo mógł po prostu zrobić najprostszą w tym momencie rzecz, czyli wychylić łeb z tej celi i zobaczyć jak daleko jest ten krótki, czy już jest, czy jeszcze go nie ma. I no i byłoby po sprawie, bo zobaczyłby, że nikt się nie zbliża. No ale zareagował jak zareagował, śmiechu było naprawdę co niemiara. Kolejna śmieszna historia to często graliśmy w Eurobiznes, no dla zabicia czasu i było też czasem śmiechu przy tym co niemiara, zwłaszcza jak spotkało się przy planszy dwóch takich zawodników. Jeden to był w ogóle arcymistrz oszustwa w Eurobiznesie, a drugi to był gość kompletnie nieogarnięty, który dawał się oszukiwać. No i jak już rozgrywka trwała powiedzmy godzinę, już każdy był wyposażony w jakieś tam karty miast, jakąś tam gotówkę, tymi pionkami ruszaliśmy wokół planszy i no i po prostu jeden drugiemu płacił, wiecie jak to jest w Eurobiznesie. To nieogarnięty czasami wychodził na chwilę, no żeby, a tam do toalety, znaczy do konta, przepraszam, a to żeby sobie coś zrobić do picia, no cokolwiek, opuszczał w pewnym momencie raz na jakiś czas tą planszę, czyli rzucił kostką, poszedł swoim pionkiem, no i mówił, okej, to ja za chwilkę wrócę. No jak tylko spuścił z pola widzenia tą planszę,
To z kolei kolega arcyoszust jakieś karty mu tam powymieniał. I ten nieogarnięty był właśnie na tyle nieogarnięty, że on się w ogóle nigdy nie zorientował. Wracał potem do tej planszy, grał dalej i był bardzo zdziwiony. Znaczy zdziwiony, on właściwie nie był zdziwiony, przyjmował to za fakt, że nagle zniknęła mu tam jakaś zacna karta, a w zamian za to pojawiło się jakieś tam zupełnie inne miasto. No byśmy śmialiśmy się z tego po prostu bardzo mocno, jak można być aż tak bardzo niepołapanym w tym, co się robi. No ale nie oszukujmy się, ten eurobiznes pod celą to w gruncie rzeczy było tylko takie zabicie czasu i no, byli tacy, którzy jakoś bardzo się tym przejmowali i zwracali mocno na to uwagę, ale spora część to grała tak tylko po to, żeby rzucać kostką i żeby mieć jakieś zajęcie. Jak już poruszyłem temat Buzały, to jeszcze wam opowiem jedną historię, której byłem uczestnikiem i to właśnie ja byłem tym obiektem śmiechów i heheszek, ponieważ któregoś razu też przygotowałem Buzałę własnoręcznie. Znowu nie mieliśmy czajnika. To się dosyć często u nas zdarzało niestety. No i wieczorem był pomysł, żeby zrobić coś do zjedzenia na ciepło w postaci takiego sosu pieczeniowego winiary, taki sos w proszku. No i oczywiście trzeba było przygotować gorącą wodę, jakoś to tam rozmieszać. No z tym, że z tym sosem to jest taka historia, że on lubi być chwilę pogotowany, nie tylko zalany wrzątkiem. No i sytuacja była taka, że przygotowałem tą buzałę właśnie z obcinaczki do paznokci. Kiedyś może więcej wam powiem na ten temat, jak to się robi. To się dosyć prosto robi. No zrobiłem taką naprawdę fajną, solidną, zacną. Oczywiście zawsze podłączanie takiej buzały to jest pewien taki niepokój, czy na pewno nie ma tam jakiegoś choćby delikatnego spięcia między tymi blaszkami, czy jakiś tam mikroskopijny drucik się nie przedostał i nie zrobi zwarcia, bo zwarcie oczywiście spowoduje wywalenie bezpieczników, no i będzie z tego jakiś problem. No i podłączam tą buzałę, wkładam do wody, chłopaki mówią, no kurde kolego, cała Europa na ciebie patrzy, zobaczymy co teraz z tego będzie. Oczywiście buzała grzeje znamienicie, wszystko funkcjonuje perfekcyjnie, woda się zagotowała, wsypałem do tego ten proszek, sos pieczeniowy, rozmieszałem wszystko elegancko. Myślę sobie, no ale to wypadałoby, żeby to się jeszcze trochę pogotowało. No i do tego roztworu wody z proszkiem włożyłem tą buzałę. Efekt był bardzo prosty do przewidzenia, z tym, że no ja sobie wtedy jakoś, nie wiem, miałem pomroczność jasną i nie zdawałem sobie z tego sprawy, że woda, która jest słona, przewodzi prąd zupełnie inaczej niż woda, która jest po prostu wodą z kranu. Oczywiście doszło do zwarcia łup, wywaliło prąd. No i przeważnie jest tak, że każda cela ma swój osobny system bezpieczników, no ale tam w tym miejscu, gdzie ja byłem, te cele były łączone, czyli jedna skrzynka bezpieczników była przypisana, czy podłączona była do dwóch osobnych pomieszczeń. No jak u nas wywaliło prąd, no to też w celi obok wywaliło. No i to się zaczęło, walenie przez ścianę, krzyki, wrzaski, awantura, bo chłopaki oglądali jakiś film fascynujący pod tytułem Szybcy i Wściekli 24, czy tam 18, nie wiem, nie śledzę tej serii. No, no wrzask był okrutny, no wiedziałem, że ostatecznie skończy się na śmiechu, chociaż no, to było tak, chłopaki z mojej celi no, płakali ze śmiechu, bo widzieli moją niefrasobliwość, moje zaskoczenie na twarzy, no i też po prostu śmiali się z tego, że tamci z celi obok się wściekają i że na pewno następnego dnia będą się awanturować. Na całe szczęście ktoś tam wybił klapę. To jest taki przycisk takiego interkomu, który znajduje się przy furcie, czyli przy tej drzwi do celi. No i można w ten sposób wezwać oddziałowego, jeżeli jest jakiś powód ku temu. No i ktoś tam wybił klapę, to tak się nazywa, że po prostu wciskając ten przycisk, wybija się klapę i zaświeca się takie światełko nad drzwiami do celi. No i na jakiejś tam tablicy kontrolnej oddziałowy również wie, że coś tam się dzieje. No i były krzyki, wrzaski. Panie oddziałowy, prądu nie ma i tak dalej. No potem kilku czy kilkunastu minutach oddziałowy te bezpieczniki uruchomił. Całe szczęście akurat trafiło na takiego, który jest wyluzowany i on tam nie robił jakiegoś dochodzenia i śledztwa, co było powodem zepsucia tego bezpiecznika. Także dzięki Bogu skończyło się w miarę spokojnie. Chłopaki tam z celi obok dooglądali sobie ten film. No ale nie obyło się oczywiście bez komentarzy następnego dnia, który tam od was jest takim zacnym elektrykiem, że wywalił napięcie.
Ja akurat o tyle szczęśliwie trafiłem, że tam był spokój, mówiąc krótko, na tym całym naszym oddziale. No było paru takich, powiedzmy, awanturujących się, ale nie dochodziło do jakichś większych spięć. Opowiadałem już w odcinku o przemocy, jak to tam wyglądało, więc raczej mogłem się spodziewać tego, że no będą jakieś głupie komentarze pod moim adresem, ale no nie dostanę po łbie w związku z tymi bezpiecznikami. Pewnie też dlatego, że dosyć szybko klawisz je uruchomił z powrotem i był prąd. W zakładzie karnym jest cała masa sytuacji tragikomicznych, bo chyba tak jest, że ludzie, którzy tam przebywają, po jakimś czasie już traktują pobyt w tym miejscu jako pewnego rodzaju konieczność, z której nie ma wyjścia, więc tą przygnębiającą, trudną i gównianą, co tu dużo mówić, rzeczywistość jakoś trzeba sobie ubarwić, albo takie śmiechy pojawiają się w sposób samoistny, ale jak można się nie śmiać w sytuacji, kiedy czterech dorosłych, wielkich chłopów idzie przez korytarz, niosą ze sobą ręcznik, a na tym ręczniku są poukładane puzzle z jakimś obrazkiem plaży z palmami i z zachodzącym słońcem, a piąty idzie przed nimi, toruje drogę i krzyczy: rozejść się, puzzle idą. No i oni w takiej kawalkadzie zmierzają w kierunku wychowawcy, żeby przekazać mu ułożone puzzle i otrzymać po wniosku nagrodowym. W zakładzie karnym spokojnie można byłoby napisać scenariusz na niezłą tragikomedię albo taką czarną komedię więzienną, już tylko czerpiąc z dialogów, jakie tam się czasami odbywały. Pamiętam taką sytuację, że leżałem sobie u siebie, czytałem jakąś książkę, telewizor grał i chyba Koło Fortuny akurat tam sobie leciało, chłopaki grali w Chińczyka, i nagle otwierają się drzwi do celi, wchodzi wielki chłop, wydzierany, i mówi takim bardzo poważnym głosem: chłopy, w was ostatnia nadzieja, już wszędzie pytałem, cebuli szukam, nikt nie ma. No to już na starcie chce się śmiać. No ja się odwracam i mówię: no ja mogę mieć. I gość podchodzi do mnie i mówi: o kurwa mordeczko, a co byś za to chciał, a ile masz tej cebuli, a pokaż. No to ja podchodzę do swojej szafki, wyciągam takie dwie średniej wielkości główki cebuli i mówię: no mam. O kurwa, no to życie mi uratujesz, bo ja właśnie system robię. System to jest taka specyficzna potrawa, o tym powiem jeszcze może innym razem, zresztą chyba już o tym mówiłem. Co byś za to chciał? Ja mówię: wiesz co, no kurde, znaczki pocztowe potrzebuję. Ten się zmartwił i mówi: o kurwa, wszystko bym ci dał, człowieku, tylko nie znaczki pocztowe, to jeszcze gorzej niż z tą cebulą. Ja niewzruszony odpowiadam: słuchaj stary, zorganizuj znaczki pocztowe i wracaj po cebulę. No ten się zawinął, odwrócił, poszedł. Mija trochę czasu, może godzina, wraca i mówi tak: mordeczko, no nie mam tych znaczków pocztowych, ale mogę ci zorganizować kartę telefoniczną. Tam będziesz miał z 15 zł na rozmowy. Co będziesz list wysyłał, jak możesz zadzwonić? Ja miałem chyba jeszcze z 80, może więcej złotych na swojej karcie telefonicznej, więc nie była mi za jego do niczego potrzebna, ale no uśmiałem się, no co mu będę tej cebuli żałowa, dałem mu te dwie główki i one nie były do niczego potrzebne w najbliższym czasie i mówię: dobra, bierz, masz w gratisie. Chłop się ucieszył, wziął tę cebulę i mówi: o kurde, człowieku, będziesz kiedyś czegoś potrzebował, to wbijaj do mnie śmiało, wszystko ci zorganizuję. No tak, wszystko tylko nie to, co jest mi najbardziej potrzebne, czyli akurat w tym momencie znaczki pocztowe. No ale trudno. Takich historii tragikomicznych albo całkiem zabawnych to jest cała masa i mogę sypać jak z rękawa, ale na dzisiaj chyba już wystarczy. Dajcie znać w komentarzu, czy tego typu lekki klimat również Wam odpowiada. Jeżeli tak, to podrzucę jeszcze kilka śmiesznych anegdotek. Natomiast do następnych odcinków, już bardziej poważnych, zapraszam. A na dzisiaj to tyle ode mnie. Do następnego razu. Cześć.